Elżbieta Szałomiak. Urodziła się w 1940 roku w Jarosławiu. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych pod kierunkiem Alojzego Zawady. Absolwentka Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych pod kierunkiem Stanisława Borysowskiego. Stypendystka ministra kultury i sztuki. Artystka od czasu ukończenia studiów związana była z Opolem, a następnie przeprowadziła się do Ustronia. Malowanie jest jej sposobem na życie, całkowicie się mu poświęca i jest ono jej źródłem utrzymania. Dzięki niemu może rozwijać swoją kolejną pasję, jaką są podróże. W poszukiwaniu nowych doświadczeń i inspiracji do pracy twórczej odwiedziła pół świata, od Borneo przez Nową Zelandię, Tajlandię i Indonezję, aż po Birmę. Dalekie wyprawy przybywają jej prace, prezentowane nie tylko na ponad 200 wystawach w różnych miastach Polski, ale także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Rosji, Japonii, Kanadzie, Danii czy Indonezji. W grudniu 2020 roku trafiły do Skoczowskiej Galerii Art Address. Naszą wirtualną wystawę po Galerii Art Address dopełnimy rozmową z artystką panią Elżbietą Szałomiak. Dowiemy się coś więcej o jej patrzeniu na świat, o jej talencie, o jej rozumieniu rzeczywistości, kolorów. Zapytamy może w pierwszym rzędzie, czym dla niej jest malarstwo. Pani Elżbieto, czym dla Pani jest malarstwo, po co istnieje? Bo robiąc zdjęcie, odwzorowujemy rzeczywistość w skali 1:1, a malując, co powinniśmy tak naprawdę odwzorować? Odpowiem krótko, najkrócej. Jest to sposób na życie dla mnie, ale był również, występował talent artystyczny w pokoleniach wcześniejszych i w pokoleniach następnych. Ja akurat nie siedzę na tle obrazu mojego ojca, który mi ten talent przekazał w genach. Od małej dziewczynki wiedziałam, że będę, jeżeli się da, malować i że będę w szkole plastycznej. Zawsze wszyscy nauczyciele nazywali mnie kolorystką i tak zostałam wierna. Czyli w malowaniu kolor jest najważniejszy? Tak to można rozumieć? W moich obrazach, gdybym miała scharakteryzować, jest bardzo ważny kolor i światło. Jakieś elementy obrazu są oświetlone światłem malarskim. No a kolor jest zdecydowanie najważniejszy. Zapytam jeszcze, czy ważne jest to, aby ten przedstawiany świat miał charakter realny, aby to malarstwo można określić realistycznym. Czy to jest ważne, czy to nie jest w ogóle ważne? W moim malarstwie jest ważne i nazwę to malarstwo realistycznym, chociaż niektórzy krytycy nazywali nowoczesny realizm, indywidualne patrzenie, ale zawsze coś przedstawia. Ja nie jestem mistrzem rysunku, więc moje motywy są bardzo proste. Wszystko rozgrywam kolorem. Czy najpierw powstaje szkic do takiego obrazu? Tak. Powstaje bardzo dużo rysunków, szkice takie minutowe, bo przeważnie na kolanie czy gdzieś w czasie podróży. I posługuję się potem tym, przerabiam już w trakcie malowania. Na płótnie już od razu pracuję pędzlem. Tam szkic się już nie znajduje, jedynie gdzieś obok i później już wprost. Bardzo często zaczynam od plamy, kompozycję obrazu, nie od drobiazgów, nie od detalu. Patrząc na przykład na jakieś krajobrazy Pani, czy one powstają ze zdjęć, z pamięci? Jakie Pani przynosi na płótna? Mam taką właśnie pamięć kolorów i staram się odtworzyć nastrój. Te krajobrazy i inne motywy w obrazach najczęściej są z wyobraźni. Mówiła Pani o świetle, że jest ważne i tutaj tak. Też mówi Pani o tym nastroju, czyli odtwarzamy poranek, odtwarzamy tuż przed zachodem słońca okres. Czy można powiedzieć, że coś z impresjonistów, czyli no ciepłe, zimne kolory, ale
te takie akcenty świetlne to u mnie się bardzo zaostrzyły po podróżach do Azji Południowo-Wschodniej, a konkretnie do krajów tropikalnych, gdzie te kontrasty bardzo ostro występują. I ja byłam zauroczona i pod wielkim wrażeniem przyrody tropikalnej, miast w tropiku, gdzie są uliczki jak tunele, jak studnie ciemne, a słońce tylko gdzieś tam dociera i tworzy takie bardzo jasne plamy. To mnie zafascynowało. Myślę, że wcześniej tych plam świateł nie malowałam właśnie w taki sposób, jak po podróżach, po odległych podróżach. A czy po powrocie z Azji do Polski nie wydaje się Pani, że jest tutaj właśnie bardziej szaro? Nie brakuje Pani tych kolorów, bo jednak oczywiście nasza przyroda jest głównie zielona, jest soczysta, ale jednak w Azji jest zupełnie inne, jest to o wiele bardziej zintensyfikowane. Czy tego nie brakowało Pani jako artystce, malarce? Cały czas mi brakuje jako człowiekowi, bo tam jest świat jak z bajki, jak zaczarowany. Biorąc pod uwagę ubóstwo tych ludzi, poziom życia i standard życia, równocześnie ich szczęśliwość i uśmiech, to myślę, że my jesteśmy biedni i siedzimy w jakimś marazmie szarym. A oni są kolorowi. Inny świat. Ja już po pierwszej podróży zupełnie się zmieniłam. Po prostu zobaczyłam, co jest w życiu ważne, co człowiekowi daje szczęście. Jeden i wydobyła to no, Pani z siebie intensywniej jeszcze, tak? Tak, w malarstwie tak. No. Patrząc też na twórczość różnych znanych malarzy, no też bardzo często podróże były takim aktywizatorem ich twórczości. Gdyby Pani miała wymienić znane nazwiska, no niekoniecznie może związane z podróżami, ale też jakichś twórców rozpoznawalnych, to jakie by to były, które Pani ceni? Bliski jest mi impresjonizm. Mhm. Unikam w swojej twórczości tematów makabrycznych, przemysłowych. Są to jakieś wyselekcjonowane, może trochę idealistycznie tematy i malowane po mojemu, i obrazy te mają nazwę Szołmiaki, konkretnie. I nie wiem, ktoś przypomniał takie powiedzenie z dawnych czasów, jak ciężko było gdy ciężko było mieszkanie załatwić jeszcze w czasach komuny, to takie przysłowie było na Opolszczyźnie zresztą. Nowe mieszkanie i Szołomiak na ścianie. Zwykli ludzie kupowali moje obrazy i mówili mi, że wnoszą one bardzo dużo optymizmu do mieszkania. O tym też chciałam powiedzieć, tak. Czy są w ogóle jakieś pesymistyczne obrazy wśród tych, które Pani tworzy? Nie ma. Bo ja mam taką naturę. Zdarzało się, że ktoś kupił jeden obraz, przeważnie wracają po drugi i po trzeci i siedzą później naprzeciw tych obrazów w swoim mieszkaniu. Do mnie wykonują telefon. Pani Elu, jak mnie się dobrze siedzi z tymi obrazami i dobrze mieszka. No więc mają taki ładunek optymizmu. Optymizm przywieziony poniekąd z Azji. Też. Jak zapytam o kraje, które Pani odwiedziła w Azji, byśmy je mogli wymienić. O Azji mówimy, czy o w ogóle o świecie? O Azji. A to mówimy o świecie, no, oczywiście. O świecie. Te pod o Europie to Szwajcaria, Holandia, Francja Południowa, Niemcy, kraje skandynawskie też, Norwegia, Szwecja. Natomiast podróże międzykontynentalne. Pierwsza podróż miała miejsce w 1987 roku, samotna do Kanady, do naszej rodziny w Kanadzie. To była pierwsza samotna podróż międzykontynentalna. Druga samotna podróż była do Australii. Mam rodzinę w Australii na Tasmanii. To jest cud natury i ta rodzina znalazła się tam po wojnie, Syberia, Armia Andersa i tak dalej.
I w tej Australii, jak dotarłam tam, to mnie męczyło, że mam zobaczyć kontynent. Moja rodzina zrobiła tak zwaną ściepę, mówiąc po góralsku, do kapelusza. I robimy zrzutkę, bo Ela chce zobaczyć pustynię. I rzeczywiście pojechałam takim turystycznym autobusem i objechałam Australię i mnie zatkało z wrażenia. Już na tą Tasmanię nie wróciłam. Tam trzeba przelatywać z kontynentu samolotem. Mhm. Oczywiście koszty i tak dalej. To o czym mówiłyśmy. Mhm. Wróciłam. Poznałam zupełnie przypadkowo w Szwajcarii gościa, który był 9 lat ode mnie starszy i chodził po Alpach. I ten człowiek bardzo się zainteresował moją turystyką i moją osobą i przyjechał do Polski. W krótkim czasie zawarliśmy ślub tutaj w Ustroniu, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ustroniu. I był moim mężem 25 lat i zaczęliśmy jeździć. Te podróże były od roku 2001 z tym właśnie już małżonkiem. On finansował, a podróże miały charakter spartański. Po harcersku z plecakami. I podczas podróży pani nie malowała, bo też niektórzy rysowałam. Na miejscu rysowała. Rysowałam, mhm. Robiłam zdjęcia. Mhm. Tylko te dwie formy wchodziły w grę, ponieważ mieszkania, czy te kwatery, gdzie zatrzymywaliśmy się, nie nadawały się do rozłożenia chociażby kartki. Jedzenie było na kolanie, albo na kamieniach, albo na krawężniku. To były takie podróże. No. Kolorowe. Ale wspaniałe, bo to jest prawdziwe zetknięcie się z klimatem, z ludźmi. Nie ma tam takich ludzi jak w Europie, w miastach Europy, zawziętych, dążących do majątków. Nie. Cztery kamienie, okopcony sagonek, w którym się gotuje ryż na cały dzień. Czyli piękne tematy do malarstwa. Piękne tematy. I myślę, że na tej wystawie naszej jest ileś tematów azjatyckich. Ja miałam obawy, czy ludzie będą wiedzieli w ogóle, o co chodzi. Ale są podpisane, mamy tam no, tropy, podpisane. Są Chiny, no, jest Birma, jest Indonezja, także są podpisane. Sposób ubierania, te turbany na głowach, domy na palach, w większości krajów, bo są tam, gdzie jest tropik, to jest oczywiście... Tak, wilgoć, insekty, to na pewno też dało się insekty. Uznać. Zawsze mnie się pytali na spotkaniach, czy spotkałam groźne zwierzęta, węże i tak dalej. Węże parę razy spotkałam, ale najgroźniejsze są w tropiku insekty. Także pani Elżbieta podróżowała po całym świecie, ukochała Azję, ale podróżowała też po Polsce z takich względów no, czysto bytowych. Urodziła się w Jarosławiu, następnie przeniosła się już edukacyjnie do Torunia. Następne kroki przemierzyła w stronę Opola, aby finalnie wylądować w Ustroniu. I mam takie pytanie w związku z tymi podróżami polskimi. Pani Elżbieto, czy są jakieś style malarskie, które nakładają się na miejsca pani pobytu w Polsce przez ileś lat w danych tych miejscach, które wymieniłam? Czy da się scharakteryzować je, czy nie? Jarosław na pewno bardzo często wracał w tematach moich obrazów. Taki charakterystyczny rynek o charakterze renesansowym, kamieniczki z attyką i z podcieniami, to tak. Toruń w ogóle nie, bo to był okres mojego pierwszego małżeństwa, urodzenia dziecka na studiach. Wszystkiego było za dużo. Opolszczyzna była z wyboru. I to nie Opole, tylko malutkie miasteczko Głuchołazy na pograniczu z Czechami. W Głuchołazach powstała ogromna ilość obrazów. Otrzymałam takie pismo z Warszawy, że organizują
ogólnopolskie targi plastyki, żeby dać 3 obrazy, bo taki był limit. I te obrazy przekazałam do Opola, Opole tam zawiozło zbiorczo nasze obrazy. I te 3 obrazy mi otworzyły furtkę zupełnie niespodziewanie na świat. Na Polskę, na Warszawę, a później na świat. Krótko potem przyjechał pod dom Mercedes. Z Mercedesa powysiadali jacyś dziennikarze z pisma Stolica, to był taki tygodnik chyba, centralne pismo Stolica. Nawet pani z przyjaciółki, redaktorka, gdzie ta malarka mieszka. Ukazały się artykuły i zaproponowano mi wystawę w Desie przy ulicy Koszykowej w Warszawie, co było takim punktem zwrotnym. Wystawa, która miała trwać 2 tygodnie, trwała 3 dni, bo zniknęła ze ścian. Ja zarobiłam kasę, która mi się w głowie nie mieściła, bo zawsze było skromnie bardzo. I za tą pierwszą sprzedaną wystawę kupiłam auto Dacia rumuńskie, które więcej się psuło niż jeździło. Katastrofa. Nigdy mnie nie dowiozło do celu. To, że Dacią właśnie zjeździłam Europę, za każdym razem się psuła. Patrząc na prace plastyczne pani Elżbiety Szołmiak, odczuwamy ten wielki, wielki bagaż optymizmu, jeśli bagażem go można nazwać. Odczuwamy kolory, światło, o tym już była mowa. Jak jednak uzyskuje je artystka, o to musimy koniecznie zapytać. Jakiej używa techniki? Moją ulubioną techniką jest technika olejna. Ja maluję również akwarelą, ale nie dużo. Jeżeli farby rozpuszczalne w wodzie, to wolę gwasz czy temperę, ponieważ kolory są takie mocne, zdecydowane. Akwarela jest przeźroczysta i nie oddaje mojego temperamentu. Ale zdecydowanie techniką numer 1 jest olej. Technika olejna na płótnie lub na innym podkładzie, bo daje niezwykłe możliwości również poprawienia czy przemalowania obrazu, czego przy technikach wodnych nie ma. Z grafikiem nie jestem, rzeźbiarzem też nie, o tyle o ile, bo uczyliśmy się tego wszystkiego na studiach, wiadomo. Zdecydowaną malarką zostałam. Wspominała też pani o fotografii, oczywiście czynionej na użytek późniejszych obrazów, aby można było dane tematy przywołać, dane kadry skadrowanej rzeczywistości, ale czy fotografowała pani dla samego fotografowania kiedyś? Tak. I dokonuję takiej selekcji motywów. Nigdy to nie jest, powiedzmy, ciocia na urodzinach, tylko zawsze ciekawe elementy zaobserwowane w świecie, również ludzie, typy ludzi, jakieś babuszki, jakieś... Czyli bardziej reportażowo niż tak portretowo. Bardziej reportażowo, mm-hmm. Bardziej reportażowo. Te zdjęcia, które to leżą, to są zrobione ze slajdów później jako zdjęcia, ale te slajdy były wyświetlane na ekranach i ja robiłam prelekcje tu dla ustroniaków i nie tylko dla ustroniaków. Pani Elżbieto, jako że mamy okres przedświąteczny, chciałam bardzo serdecznie podziękować za to, że pani prace trafiły do naszej galerii w taki świąteczny troszkę sposób, tym właśnie wianuszkiem, no i kilkoma niespodziankami z Miejskiego Centrum Kultury Integrator, które myślę, że będą przed świętami właśnie smakowały tak, jak powinny w tym okresie czasu. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję bardzo serdecznie za prezenty, za upominki. Niespodzianka. Niespodzianka taka jak to, że udało nam się panią wreszcie zaprosić do naszej galerii, o czym myślałam już od dłuższego czasu. A właśnie teraz się udało i w sposób wirtualny możemy pani pracę pokazać. Bardzo dziękuję. Dziękuję, lubię takie rzeczy. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również serdecznie.